Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy w siedzibie spółki. Dziękuję, że Państwo odpowiedzieliście na zaproszenie i przybyliście, żeby uzyskać informacje, moim zdaniem bardzo ważne dla miasta i mieszkańców, ponieważ no, spotykamy się z największą inwestycją, która ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w mieście, czyli na ceny ciepła i dalszy rozwój miasta. Dzisiaj otworzyliśmy drugi przetarg z tych przetargów geotermalnych na budowę ciepłowni i podamy za chwileczkę Państwu kwoty, które tam się pojawiły. Te nasze działania, które do tej pory prowadziliśmy, były dość trudne, a po otwarciu przetargów okazało się, że no, są poważne problemy, z którymi będziemy chcieli się uporać. Nie wiem, jak to nam się uda. Przypomnę tylko, że głównym problemem do tej pory w tej inwestycji geotermalnej było naszym zdaniem nieuprawnione i bezpodstawne przedłużenie wydania pozwolenia na budowę ciepłowni przez pana starostę. Przedłużyło ono inwestycję o rok. Musieliśmy tworzyć nowe kosztorysy, wyceniać na nowo wielkość inwestycji. Ogłosiliśmy przetarg i pierwszy przetarg na otwór geotermalny. Otwarcie nastąpiło 12 października. Najniższa cena 23 927 447 zł. Ona była, ta kwota wyższa od tej, którą przewidywaliśmy, o 5 262 tysiące około. Drugi przetarg, który dzisiaj otworzyliśmy, były dwie oferty. Oferta najniższa 60 324 110 zł. I ta kwota jest wyższa od której, od którą przewidywaliśmy. To jest tak, o tyle, 204. Powiem łącznie. Łącznie i odwiert, i ciepłownia po roku tej zwłoki podniosło inwestycje do 90 milionów, to jest około 30 milionów więcej niż spodziewaliśmy się w pierwszych kosztorysach przetargowych. Jest to poważne zadanie, poważna kwota. Przede wszystkim przez ten stracony rok opóźniliśmy dostawę ciepła dla mieszkańców, tego ciepła tańszego, czyli z tego tytułu mieszkańcy, że tak powiem, no nie uzyskali korzystnej ceny. Druga kwestia to jest dołożenie do inwestycji tych ponad 29 milionów. Staramy się o to, aby uzyskać większą dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby to była pożyczka. Natomiast nie ulega wątpliwości, że podniesiona kwota inwestycji skutkuje na finalną cenę ciepła, ponieważ ilość jednostek ciepła uzyskanych z otworu no jest taka, jaka jest i ona większa nie będzie. To jest zależne od wydajności złoża. Natomiast jeżeli podnosi się kwotę inwestycji, to zwiększa się chociażby koszty pożyczki, koszty podatków, koszty amortyzacji i to wpływa na finalną cenę ciepła. Dodatkowo no, wstrzymanie geotermii w mieście powoduje, że rozwój miasta nie może iść w tym kierunku, w którym wszyscy by oczekiwali, czyli tak jak we wszystkich tego typu inwestycjach geotermalnych, baseny termalne, balneologia, tego typu pomysły, które można by było na bazie geotermii budować. To tak krótko ja na wstępie, jeżeli Państwo macie pytania, to proszę o pytania. Proszę powiedzieć, że mówił Pan 29 milionów około więcej. Więcej, tak. W wyniku tej zwłoki.
A wcześniej Pan mówił o pierwszym przetargu i 5 milionach. To było czyli tylko... to należy sumować te 5 plus 29? Nie, 5 plus 24, bo ciepłownia geotermalna wzrosła. 29 milionów to są to łącznie. Jest po łącznie. Sumowaniu, tak? Tak. Mhm. A mówił Pan również o tym, że no, mieszkańcy mogą się spodziewać wyższych cen ciepła w związku z tym, że wzrosły koszty. Koszty inwestycji, tak. Tak. Czy możecie dzisiaj powiedzieć, o ile w związku z tą zwłoką mogą wzrosnąć te koszty? O ile procent na przykład? Generalnie. Jak to się wyliczy? Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ jak pani księgowa powiedziała, to jest około tygodnia liczenia, żeby to dokładnie wszystko zsumować. I te rachunki musimy zrobić, ponieważ przy tego typu inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wymaga od nas stworzenia całej inżynierii finansowej i opłacalności inwestycji. I tutaj jest bardzo duży znak zapytania, co z tego po tych obliczeniach wyjdzie. Może się okazać, że cena ciepła będzie wysoka. Przykład geotermia toruńska. Słyszeliście Państwo, co tam się dzieje, jeżeli koszt inwestycji jest duży i jaka jest finalna cena ciepła. I decyzja, czy to robimy, czy to jest opłacalne, czy liczymy na przyszły, na przykład wzrost opłat emisyjnych po to, żeby zniwelować różnicę w stosunku do ciepła w tej chwili znajdującego cen ciepła, które są w tej chwili na rynku. To są pytania, nad którymi będziemy pracować usilnie. Czyli panie prezesie, teraz nie jest przesądzone, że wy do tej inwestycji, rzeczywiście te inwestycje na 100% zrealizujecie, bo tak jak pan mówi, musicie usiąść, przeliczyć, sprawdzić, tak? Tak. Złożyć wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby dostać pożyczkę, tak? Tak. Znaczy tak, przede wszystkim zwiększenie dotacji, ale i pożyczki. Także tutaj no, chcemy wnioskować o zwiększenie dotacji i pożyczki, tak jak mieliśmy do tej pory. Czyli to finansowanie było tutaj z jednego i z drugiego źródła. Mhm. I o jaką pożyczkę, jakiej wysokości, o jaką dotację chcecie się zwrócić? To znaczy na tą chwilę mamy około 57% dotacji. W tej umowie, którą mamy podpisaną i chcielibyśmy zwiększyć to dofinansowanie, natomiast no nie możemy tutaj potwierdzić, że my takowe otrzymamy. Jest to decyzja NFOŚ-u. Czy uważają Państwo, że gdyby nie ta zwłoka, to inwestycja już teraz byłoby wiadomo, że będzie opłacalna? Tak, bo takie kalkulacje i takie wyliczenia do tamtych projekcji finansowych robiliśmy i wtedy wszystko się spinało. To był jeden z warunków, tak, dla pewnie, żeby których... otrzymać pożyczkę przede wszystkim, tak? Tak? Jest spółka badana pod względem ratingu i teraz w zależności jaka opłacalność będzie dalszego tutaj tego wniosku, który złożymy, czy to będzie opłacalne, czy nie, no to fundusz albo wyrazi zgodę, albo nie. Także będzie trzeba albo szukać jakiegoś dodatkowego źródła dofinansowania, albo, tak jak Pan Prezes powiedział, zastanowić się, czy będziemy to robić. W jakim mniej więcej czasie sprawa się ostatecznie rozstrzygnie? Do kiedy dacie informację mieszkańcom? Czy wchodzicie w tę inwestycję, czy w nią nie wchodzicie? Z naszej strony praca, tak jak pani, jak mówiłem, pani księgowa, może tydzień. Natomiast są długotrwałe decyzje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który... Decyzyjność tam jest długa, a w tej chwili w związku z tym, że jest nowy rząd, może być jeszcze dłuższa. Nie wiemy, jak to długo potrwa, a można być pewnym, jeżeli decyzje pisemne stamtąd otrzymamy. I tego to trudno przewidzieć. Do tej pory no, różne były terminy odpowiedzi na pisma, 2 miesiące, 3 miesiące. Tego typu sprawy tak długo były analizowane. Tam jest dogłębnie te wszystkie sprawy finansowe, techniczne, wszystko jest analizowane. Także. To taka perspektywa. Myślę, że to, co mamy zrobić, zostało już nam określone na sesjach Rady Miejskiej przez niektórych radnych. Czyli no, my idziemy do sądu. My tutaj jako spółka jesteśmy do tego zobowiązani, żeby dbać o interesy mieszkańców i szukać sprawiedliwości za to nieuzasadnione niewydawanie i przedłużanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Słyszymy i tak zostałem gdzieś tam umocowany przez pana burmistrza, że pan burmistrz ze swojej strony no, też podejmie działania.
w jakim zakresie to pewnie poinformuję, natomiast my idziemy w drogę sądową na pewno. To są za poważne pieniądze, które można powiedzieć, że gdzieś się znajdą, że coś się tam z nimi wydarzy lepszego. A czego będziecie się domagali w sądzie? Nie chcę uprzedzać, prawnicy nad tym już pracują. Całość inwestycji w tym pierwszych kosztorysach była 61 milionów, tam odchodzi dokumentacja, te obliczenia nie są takie proste, ale tak na okrągło można mówić 60 milionów, a teraz kwota całości inwestycji wzrosła do 90 milionów, czyli ta różnica jest około 30 milionów. Nie, dzisiaj nastąpiły te fakty, dzisiaj mamy pewność. Biuro prawne obsługujące nas dzisiaj dostaje te informacje i zaczyna działanie. Nie wiem, jak to długo potrwa, sprawa nie jest łatwa, ale chcemy to przeprowadzić.